działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok chyba, tak? Tak, tak, tam właśnie też jest w tytule. To jest 10, w treści już jest 11, ale to właśnie tak. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekście jednolity dziennik ustaw z dnia 2001 roku numer 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dziennik numer 96, pozycja 873, z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Milejów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście uchwalamy z naniesionymi poprawkami, które były wcześniej uzgodnione. Proszę bardzo. Znaczy, mam pytanie. Tak. W związku z tym, że jestem przewodniczącym, wiceprzewodniczącym do spraw młodzieży w Kole Polskiego Związku Wędkarskiego, dokładnie nie pamiętam, bo w zeszłym roku pierwszy raz żeśmy składali wniosek do gminy o niewielką kwotę na dofinansowanie działalności pracy i młodzieżą. I tutaj czy ta zmiana, która była wnioskowana przez Komisję Oświaty, nie spowoduje to, że nasza organizacja nie będzie mogła ani grosza dostać z budżetu gminy? Znaczy, no nie wiem bardzo, bo został wyrzucony. Fizycznej mamy tam. Sport został wyrzucony, bo wędkarstwo nie jest ani kulturą fizyczną, ani nie jest turystyką. Także nie wiem, czy ta zmiana nie spowoduje to, że nasza organizacja dla dzieci i młodzieży nie będzie mogła ani grosza dostać. Dlatego tylko ja nie wiem, do końca nie jestem pewien, czy akurat my w ramach tego żeśmy składali wniosek, ponieważ wnioski, jak pamiętam, są składane tak bodajże do końca marca, ale. Dlatego mam taką prośbę, możemy z tą uchwałą poczekać. Czyli proszę zgłosić wniosek jakiś konkretny. Wędkarstwo tu jest bardziej wyczynowym sportem, a nie kulturą. Tak dlatego stąd moja prośba. To kultura. Sport, bardziej niż sport. Ja nie wiem, czy w Komisji Oświatowej tutaj jakiegoś działania, które miałby spowodować, że nasza organizacja naprawdę w dzisiejszym nie dostanie ani grosza, ale niemniej jednak, żeby tutaj nie było takiej sytuacji, że tutaj gmina w jakiś sposób będzie miała związane ręce. Ja tylko chcę powiedzieć, że to nie Komisja Oświatowa zdjęła ten spor. Broń Boże, to było jeszcze rozszerzone, tylko po analizie zapisów, tak jak w naszej ustawie o samorządzie gminnym, została zmieniona ustawa, na podstawie której tą uchwałę się przyjmuje i nie ma tam sportu. Nowy zapis jest tego artykułu i nie możemy ująć, bo my w pierwszej wersji możemy sport przewidziany z tamtego roku. Właśnie to był błęd. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to nie komisja. Czyli po prostu musimy tutaj przyjąć tak jak z tymi zmianami, które zostały zakończone. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie, przystępujemy do podjęcia tej uchwały. Treść uchwały przed chwilą. Przeczytałem, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Następną uchwałą jest 7b. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok. Proszę bardzo, treść projektu tej uchwały również. Projekt uchwały dostaliśmy tak samo przy projekcie program. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na gminie Milejów 2011 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tej sprawie.
otrzymał przewodnicząca Komisji Oświatowej opinia do mnie w sprawie. Jest pozytywne. Jednocześnie na posiedzeniu Komisji Oświaty panem Zawarowicz wypełniczy program na Komisji Oświaty pani koordynatora, pani Zofia Gawińska, która jest obecna przecież, więc gdyby chciała parę zdań powiedzieć, to bardzo by prosiła. Wszystkim nam przybliżyła ten program, jak jest przygotowany na ten rok. I po zapoznaniu z programem też opinia komisji była pozytywna. Co do programu i profilaktyki rozwiązywane, to jest bardzo proszę, jak to się do nas ma. Dziękuję bardzo. Jeżeli pani przewodnicząca komisji by chciała zabrać głos, proszę bardzo. No, ja chciałabym prosić o przyjęcie programu takiej wersji, jak tutaj przedstawiony. Jest prośbą o możliwość dalszej realizacji i oczywiście rozwijanie tych możliwości w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Nie widzę. Zatem przystępujemy do podejmowania tej uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok. I tu jest ta długa podstawa prawna, której chyba sobie daruję czytanie, macie to Państwo przed sobą. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako część strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, bo jest propozycja właśnie, żeby ten paragraf drugi wykreślić po prostu z tej uchwały. Nie bierzemy tego pod uwagę. Natomiast drugim paragrafem jest wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Kto jest z pani, panów radnych za przyjęcie tej uchwały? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała podjęta jest dobrze. Następna uchwała. Przyjęcie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok. Również dostanę tu materiały w tej sprawie. Proszę bardzo, jeżeli by ktoś chciał zabrać głos. Tak, mamy tu przed sobą właśnie i też paragraf drugi proponuję wykreślić, natomiast paragraf trzeci to będzie paragraf drugi, paragraf czwarty to będzie trzeci. Proszę bardzo, czy ktoś chce zabrać głos? Jak pani przewodnicząca Komisji Oświatowej powiedziała wcześniej, również ten program